Rodzina, wykopki. Rodzinne wykopki, może tak powiedzieć. Jedziemy sobie na pole już, gdzie ktoś na południe zaraz, żeby zebrali prowiant, stachuj tam kopie. Jedziemy trzydziechą ze spiętą na belkę. I co, dzisiaj cały dzień ziemniaczki, nie? Będzie klimatki, mam nadzieję, do odcinku. Także co, pogoda idealna, 20 stopni ma być słoneczko, na razie lekki wietrzyk. Zobaczymy, co będzie później, no. Zobaczymy się na pole, widzimy się na polu. O, zobacz, Stachu, jakie bulwy. To nie twoje wiadereczko? No ja mam też jedną na małe. To mamy w sumie dwa na małe, to czekaj. Zrobimy tak, że przeniesiemy do jednego. Tych małych jest za mało. Będziemy razem dźwigać je, to szybciej pójdzie. Po co dwa osobne wiaderka? Dobra. To drugie wezmę na... To wezmę to drugie wiadereczko na ten. Na te większe. Tak, to na małe, no bo mało ich jest, w sumie zbieram od początku i widzisz ile ich. No tu wiesz, tu jest dość bulch, no to wiesz, tu te ziemniaki rosną. A tam tu widać petrzyny jak nie wiem. No dużo perzu jest. Perzu? Dużo perzu samego. Bo jest tych drobnicy, tam mało jest, to będziemy dźwigali jedno wiaderko, to po dwa będziemy mieli na duże, to moment pójdzie. O, bo jest dużo, kurwa. Strasznie dużo perzu, to ja mówię, dlatego ja lubię bardziej zbierać po tej, kurwa, po tym wiatraku te ziemniaki, bo wiesz co, tu jest problem taki, że widzisz, musimy dużo przegrzebywać, nie, pod tym perzem, a wiatrak jest taki, że ci rozwali na tam, na te dwa metra, te półtora metra, dwa metry, ale nie masz tego perzu i wszystkie ziemniaki są na wierzchu, a tu trzeba grzebać w ziemi jeszcze. Dokładnie. Nie ma niestety. Czyli kombajnów to jest dużo ziemniaczane, tylko mało ludzi stosuje, powiem ci szczerze tak. Albo kombajnów jest dużo w okolicy tych anek takich, tych takich niebieskich. No są cały czas, tylko że wiesz, ludzie wychodzą gdzieś z ziemniaków, to tylko tacy, wiesz, więksi robią, nie? Chyba, że robisz dla siebie. Na Chęcinach, jak się na Podzamczu pieko, czekaj, Podzamczu Chęcińskim. Tak no to karnie się jedzie, tam jest gościu, co roku sieje w tym samym miejscu ziemniaki. Czy sieje, sadzi ziemniaki i zawsze zbiera. Idziemy, podmienimy przyczepkę na drugą odmianę. Teraz będziemy zbierali galę. 5 razy 2, to mamy 10 grząbek zebranych. I jedziemy teraz wymienić. No, nieźle. Jedziemy, podmienimy na tą przyczepę naszą dużą. Dobra. Podmienimy na tą przyczepę naszą dużą rolnikowo. I rozkopiemy galę do końca. Tam jest 18 grząbek gali. Gali jest najwięcej z tego wszystkiego tutaj. Także powinno coś ich wyjść. No teraz widać, że są takie akurat. No. Mam nadzieję, że najmniej drobnicy, no to było, no powiem wam, że nie było źle, no było trochę drobnych, no wiadomo, powiem wam tak, ja jestem zaskoczony, bo nie ma, kurczę, mimo deszczu i ciepłych dni, jest bardzo mało takich ziemniaków dużych, jest bardzo mało takiej drobnicy, no, ale cóż, zbieramy co się da. I tak, ekipa jest fajna, mamy tutaj aż 7-8 osób do zbierania. Bierzemy siatkę do domu. I jedziemy. Rzucaj tę siatkę, to zaparkujemy od razu i... Jedziemy. Tam się przepychają.
Tak, amerwało się. Lecimy z drugim zestawem. Jeden odstawiony, pierwszy gatunek wykopany. Wykopany wineta. 8 zagonków. Tak, 8 zagonków. Ląd zapalający. Teraz lecimy zbierać galę. 30 odwozie, 60 na kopaczce. Przedbojowy 30 z przyczepą. Tak, pierwszy raz z przyczepą rolnikom.pl. Elegancko daje radę. I co, lecimy? Nie ma czasu do stracenia, bo już tam ekipa zbiera potrzebny odwóz, także działamy, będziemy kopać i ogarniać rzeczy. Piotruś, jeszcze coś powiesz, jak jest? Bardzo dobrze. Atmosfera dopisuje, chce się zbierać. Oczywiście, aż się ręce palą. No, no, widzicie, takie wykopki to są wykopki. No, a tam zestaw. A to tam nic nie widać, tam nic nie widać. Tam będzie ten, agencja, czy jak to się tam mówi. Tak. Zamazanej chuj. Blu-ray pójdzie, tak. Blu-ray. Kierowca daje radę, ale słabo daje tej 30. Kierowca! No, nie będzie z ciebie kierowca. O! Dobra, poprawił się troszeczkę. Trochę się poprawił, także działa. Widzimy. Teraz można powiedzieć. Teraz trochę prostuje ten wydech, nie? Prostuje. Zobaczymy, jak sobie poradzi z bagnem. Środkiem. O, powiedzmy. Kurwa! Rodeo! Daję. No ale jeszcze. O Jezu, wszystko kupiło. Agata. Wiaterko. Ika! No to już. Ika! Ika to jest kucha. Przynieś to wiaderko to białe. Iga, weź wiaderko! Dobra, mamy aktualizację. Mamy zebrane już prawie połowę pola. Tempo jest zabójcze. Tutaj kierownik. Kierownik tak napodaje tempo, bo tyle tych ziemniaków rozkopuje na raz, że głowa mała. Ua. Jedziemy dalej, przejedziemy kawałek. Tutaj pan Janek ma, no to tu z boku trzeba przejechać, żeby nie pognieść ziemniaków. Nawodnienie, wszystko mamy, także... Przejdziemy trochę w bok. Między tymi rajkami tu do końca. Zostały jeszcze 4 rajki. 4 rajki jeszcze zostały i będziemy mieli zebraną tą galę. Wineta była na początku, także idzie bardzo, bardzo... Prawnie, mamy godzinę prawie 13. Jeszcze! Mamy godzinę prawie 13. Także tu pole idzie takie, trapezowe jest takie pole, no to tempo jest nawet, no powiem wam, że na Pradze fajne. Ziemniaków jest dość sporo. Ta odmiana jest o wiele lepsza niż ta pierwsza. Wineta była licha, nie? Ale gala już jest fajna. Tu jest ogólnie lekka ziemia. Moja wiadereczka tu są, także... Tu jest państwo Świebocki. Team Świebocki. Razem z dziećmi, nie? Yes, of course. Tu jest drobiazg, tak? Tak. Dobra. Dobrze. Zbieramy drobiazgi do worka. Są ziemniaki dla kur, dla gotowania. Te, które się nie nadadzą do niczego. Siedziały te rodzieści, pieron weszła w dziurę, nie wiem gdzie jest, obszukałam całą stodołę szopienną. Nie ma, może gdzie w sianie. Nie wiem gdzie siedzi, teraz pytał mnie jednak. Nie, trzy razy siedziały. Nie wylękły. Jedna wylękła, drugi odlepła.
No tych jest więcej śmioków. Drugo, puszczy wylękła, zdechły. Zostawiłem. Dobra. Aktualizacja prac. Zbieramy trzecią odmianę. Zobaczmy co tu jest. No tu już jest lepiej. Same grube praktycznie, także jest fajnie. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć rząbek tej odmiany. Mamy kolibkę tą najkonną i tam, o przepraszam, najmniejsza kolibka jest na sam koniec. Jesteśmy po obiedzie, nie chce się nam strasznie już, jest godzina po 15. O, wiadomo. Doładowani jesteśmy na podwójnym ogniu, bym powiedział, ale jak już człowiek siad raz, to już się tak nie chce. No jest kara nieboskie, jest kara nieboskie. No ale cóż, walczymy, bo potem trzeba jechać orać. Nie ma wyjścia. Ty, no te ziemniaki to są duże! Jak? Dwa razy większe jak tamte. Chyba najlepsza odmiana. Będzie najgrubsza. Stachu, jaka to odmiana? Tych bez odmiany. Mają 15 lat. Ale najładniejsze są ze wszystkich. Na gaty wesele my kupowali odmiany, żeby odmienić. Od Bogusia. Od ząbka i tyle lat są. Ale to najładniejsze, no. To mamy aktualizację prac. Zbieramy. Powiem wam, że tak dzień ucieka prędko, że nie wiadomo kiedy. Mamy tutaj tak, dwa wiaderka na grube, jedno na drobnicę, które czarna jest na drobnicę, taką drobnicę, która będzie szła na co? Na gotowanie, gdzieś tam kurom, żeby wszędzie zagotować, żeby Mateusza mama nie musiała przebierać tyle. Tak. Dość sporo tych ziemniaków tutaj. No, najlepsza odmiana chyba ze wszystkich do tej pory. Co odmiana, co jest coraz lepsza tak naprawdę. Prosto do orki. Ze względu tego, że pryskałem wszystko, no i no, tak to wygląda. No. Tu Waldemar, szwagier Mateusza. Dzielnie w pocie czoła działa. Gdzieś dzisiaj nie w sosie. Bo musi kierować. No i tak to wygląda. Dobra. Stachu podjeżdża ciapkiem. No. Fajne ziemniaczki, naprawdę. Fajna odmiana. Nasze tereny bardzo fajna. Bardzo dobrze wydajna. Bo ta wineta pierwsza to tragedia. Za słaba, albo za słabe nawożenie po prostu. To są ziemniaki wymagające tak jak ze zbożem. Nie dasz, to nie urośnie. It's... Tak moi drodzy, mamy koniec. Panie Tomaszu, bo Ernest Kmiecik 4 tony na tej. I jeszcze do tych 4 ton dodamy te wiadra. Zobacz jak kurwa ramię. Zajączkowie będą się rodzić. Tak. Chodź Tymon, będą w zajączkowie te ziemniaki się rodzić? No. 4 tony chciał. Nie na co, ale no nie mniejsza, no i tak. Mamy zebrane. Popołudnie, 18 godzina, plecy bolą. Do delikatesu teraz. Tak, pan Waldemar jest radosny, ma przyciemnione okulary. Pan Waldemar dzisiaj nie. Pan Waldemar dzisiaj nie mógł dzisiaj skorzystać z tej chwili. Jest bardzo smutny. I odkąd tu przyjechał, liczył czas do końca, tak naprawdę. Halo, halo. No ale to. Halo! Czy mnie słychać? Halo! Ale ty to zawsze szczęśliwy jesteś. No nie. Pan Waldemar dzisiaj tylko liczy godziny do końca, bo skorzysta sobie w domu. Żona na nocy. Żona na nocy. Żona na nocy zmianie. Co tam panie kierowniku? Dukla Jihalia, turecka czapeczka jakaś. To jest bardzo dobra czapeczka. Pan Janek załatwił. No ja wiem skąd. Ja też wiem. Jedziemy, zbieramy ten towar. No to musisz z mamą jechać. Koniec moi drodzy, zakładamy kamerę na głowę. Zbieramy się do domu.
Jedziesz do domu prosto. Jaj do sąsiada, słuchaj. A gdzie do domu jedziesz? Ziemniaków, Agata na frytki. Jutro przyjdziecie. Ale nie wiadomo, czy ma w domu. Mama tu jest. Ja, Waldek to ma, ale ochota na co innego. Co dzisiaj? No to czym jedzie pan? Jeszcze chleb ma kupić. Nie mów tutaj, to nie, bo spadniemy. Jeszcze muszę po chlebie. To są... No wiem, ale przebieram tylko. Nie, to są drobne. No ale to ładnie są, dwie duże takie były. Położę tutaj, niech leży. No ale to są kurwa, które większe. Jaderka, Mateusz. Będziemy jechali powoli, nic nie spadnie. Nic nie spadnie. Do zobaczenia, panie Waldemarze. Miłego wieczoru, spokojnego, słuchaj. Pozazdrościć, pozazdrościć. Tak, ten twój syn najmłodszy taki. To co, jedziemy, zawieziemy to z 60 i na kolibkę weźmiemy, zostaw sznurek, podwężemy te worki, rzucimy od razu na te, na furę. Przewieziemy ciapkiem i tyle. No i tak jeszcze raz musi tak. No tak, no mówię. I tak jeszcze jednym musi to przyjechać tym, bo no, słyszysz? Zostaw sznurki na ten z 60, to zwiążemy te worki co są i powrzucamy je na furę i tyle. Te drobnice. Dobra, jedziemy, bo szkoda czasu, bo trzeba jeszcze orać dzisiaj. Ziemi mam i piochu tyle w butach, że kurwa aż nie mam jak palcem ruszyć. O! O! Dobra, daj na pół, daj się napić też. Ale kto? Ale kto? Daj trochę muszyć usta, tylko trochę. Tu na pół? Pijemy na pół? Nie chcesz nic? No ale chodź na chwilę. Jeszcze weź potrzymaj, to się napijesz. Ej, no to dobra, to co? Chodź tam. Chodź, to odstawi tyle. Ja już to posiadam. Dobra, ogarniemy, nie pierdol tam. Ja sobie po 60 pojadę, co? Co zostawisz? Zostawaj, to ogarniemy razem, to szybko pójdzie, nie się tam pierdolisz sam, kurwa. Chcesz jechać orać, mi tam się nie śpieszy. A mi też się nie śpieszy, kurwa. Ja se zapnę pługi, będę co orał do nocy, bo co mi się śpieszy? Ja się latały lampki mam, to mogę co orać do nocy. Hmm? I tak to wygląda. Dolnego? A, w tej przyczepce? Wracamy do ostatnim. Towar załadowany i jadymy. Jadymy na chałupę. Mamy to. Jedzi pewną kurwą go. Śmiory załadowany, jadę. To jest muzyka do upierdalania 30 z górą ziemniaków. Voltu. Także co? Mamy ziemniaki zebrane. Mam nadzieję, że się odcinek się podobał. Tak, mam nadzieję. Walczymy dalej. Walczymy. Orka, oreszka, orunia. Ja teraz jadę. Podpinam pługi wale. Opór do nocy. Sobota. A ja ci odpoczywam. I co? Ostatni transport. No i tak. Fajny odcinek. Dane, no, fajne, fajne. Bardzo szybko działo. Na podwójnym gazie. To jest... Bardzo przyjemnie. Będzie kapeć, kurwa. To też tak. Nie, dopompowałem po 3,5 baraczek. No, to dlatego dobre. Tak strzelają kamienie pod kołami. No i tak, moi drodzy widzowie, jest godzina po 18. Cały dzień od godziny w sumie na 8 byłem u Stacha. Stachu zaczął trochę przed 8, 10 godzin. No i ile tam, ze 40 jarów? 30? Nie, czy chyba tyle, ze 30. 30, no sporo, no gdzieś tam 30. Do 30 ręcznie, no to było trochę, nie? Daliśmy radę, 4 odmiany, 4 fury.